Dlaczego rodziny się rozpadają? Czy rodzina to już przeżytek? Czy stworzenie szczęśliwej rodziny jest w ogóle możliwe? Na te i szereg innych pytań będziemy starali się odpowiedzieć w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Daniel Kluska i zapraszam na program Połączenie. Dobry wieczór Państwu. Witamy w programie Połączenia. Programie, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania najczęściej nurtujące współczesnego człowieka i wykazać pewne połączenia istniejące pomiędzy zagadnieniami, które z pozoru wydają się różne. Nasz program jest interaktywny, więc już teraz zapraszam Was do tego, abyście korzystali z naszego czata, abyście tam mogli zostawiać swoje pytania, może pewne myśli, którymi chcielibyście się podzielić z nami tutaj w studiu, a może na te pytania uda nam się znaleźć odpowiedź właśnie w trakcie naszego programu. Ja mam na imię Daniel, a razem ze mną w studiu dzisiaj są Małgorzata Rykucka, menadżer w dużej korporacji, ale przede wszystkim spełniona żona, mama. Jest z nami również Dawid Bernaciak, lekarz. I jest z nami również Marek Rakowski. Marek jest prelegentem seminarium dla małżeństw, no ale również jest spełnionym mężem i ojcem. Jest z nami również Karolina, której w tej chwili jeszcze Państwo nie widzicie, ale która na czacie będzie prowadziła dyskusję i no wierzę, że podzieli się z nami również bardzo ciekawymi pytaniami, które Wy na tym czacie napiszecie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szczęściu w rodzinie, ale zanim oddamy się w wir dyskusji, obejrzyjmy wspólnie krótką sondę przygotowaną specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka. Zapraszamy. Czy masz swoją rodzinę? Mam rodzinę, to moja mama. Poza tym mam dziewczynę, ale nie mamy dzieci. Tak, czworo dzieci, jeszcze nie mam wnuków. No, dla rodziców brata. Ale rzeczywiście, żonę i dwóch synów, no i od roku synową również. Czy możliwe jest, aby w dzisiejszych czasach żyć w szczęśliwej rodzinie? Nie. 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 Myślę, że tak, tylko jest ważna rozmowa i wspólny kontakt między członkami rodziny, a nie właśnie przybywanie na wpisanie do siebie SMS-ów przez jakieś portale społecznościowe, po prostu kontakt, rozmowa. Tak. Oczywiście, że tak, to jest zawsze możliwe. Tutaj można by sobie zadać pytanie, czy można mieć doskonałą rodzinę. Nie, nie można. Natomiast no, a myślę, jak że... taką szczęśliwą rodzinę? Co zrobić? Czy jest na to jakaś recepta może? Znaczy, no mogę powiedzieć na przykładzie akurat mojego małżeństwa, może to nie jest... No różnie ludzie postrzegają rodzinę, tak? Natomiast ważne jest, żeby umieć się dogadać, żeby też umieć często zrezygnować ze swoich jakichś wygórowanych oczekiwań, ambicji. Myślę też, że na przykład mi dużo pomaga wiara. To, że jak są jakieś kryzysy, trudne rzeczy, to ja się mogę zwrócić w modlitwie do Boga po prostu. Czy uważacie, że dziś można jeszcze żyć w szczęśliwej rodzinie? Tak, oczywiście. My jesteśmy taką rodziną. Dziś o to coraz trudniej, dlatego o to pytamy. Mamy dwie wspaniałe córki. Jesteśmy szczęśliwi. Czy jest dzisiaj możliwe, żeby stworzyć naprawdę szczęśliwą rodzinę? Bo to się wydaje chyba coraz trudniejsze. Tak, ja mamy coraz więcej rozwodów, ludzie nie są w stanie się porozumieć. Ja jestem, że tak powiem, w związku z Włochem. Na początku nie znałam włoskiego, ale byłam w stanie się dogadać. Wszystko jest możliwe, tylko liczą się chęci w życiu i naprawdę można przeskoczyć wiele, jeżeli się wie, czego się chce i się kocha. Tak, no, banalnie, ale tak jest.
Tak? Ja myślę, że jak wszystko, co ważne w naszym życiu, wymaga walki, wytrwałości i cierpliwości i na pewno jest to możliwe, tylko to też jakby wymaga jakiegoś starania z naszej strony. Świetnie, bardzo dziękuję i ostatnie pytanie w takim razie, co zrobić? Co zrobić? Spróbujmy być w tym momencie bardziej ogólni. Co zrobić, żeby ludziom doradzić, żeby mogli mieć szczęśliwe rodziny? Ogólnie, bardziej uniwersalnie. Może są jakieś konkretne rzeczy, które można zrobić przed małżeństwem, albo po... No, ja jestem socjologiem z wykształcenia, więc jedyne, co mogę powiedzieć, dobry start, mieć rodzinę. Nie każdy ma to szczęście, żeby mieć dobrą rodzinę i wynieść jak najwięcej z tej rodziny. Natomiast jeżeli nie ma się i ma się traumatyczne przeżycia i nie ma się tej rodziny całkiem, tak? Mimo wszystko można być szczęśliwym i można przeskoczyć to i oczywiście nie jest łatwo, ale jak się spotka fajnych ludzi na swojej drodze, trzeba ich szukać, trzeba szukać wspólnot, trzeba się angażować i z dobrymi ludźmi dookoła siebie, tak jak ja mam Aldonkę, ale nie tylko, jesteśmy w stanie wiele rzeczy zbudować i przeskoczyć i może być naprawdę dobrze. Czyli trzeba mieć przyjaciela. Przyjaciół trzeba dookoła. Mieć jakąś swoją wspólnotę, jakąś grupę ludzi, z którymi się człowiek może utożsamiać, tak? Mądrze myślących, dokładnie. Tak? No tak, to są rzeczywiście bardzo dobre, bardzo cenne rady. I oni mogą rady. Być rodziną. Mhm. Jak się nie ma nawet tej rodziny rdzennej, prawda? Możemy ją stworzyć sami, wybierając sobie fajnych ludzi dookoła siebie. Bardzo, bardzo prawda. Ja też sądzę, że jakby pierwszym takim etapem, szczególnie dla osób, które jeszcze nie są w związku, to powinno być chyba poznanie samego siebie i polubienie, bo jeśli lubimy siebie, to później jesteśmy w stanie polubić drugą osobę i dać to, co mamy najlepsze z siebie. Ciekawe wypowiedzi, ciekawe myśli. Myślę, wydaje mi się, jestem przekonany nawet do tego, że na wiele z tych pytań będziemy starali się dzisiaj znaleźć odpowiedź, ale myślę, że powinniśmy, rozmawiając o rodzinie, chyba zacząć od jakiejś definicji. Czy jest w ogóle taka definicja rodziny w dzisiejszym świecie? Czy możemy o czymś takim mówić? Ja nie chciałbym od samego początku zepsuć tego programu i powiedzieć, że rodzina to jest podstawowa komórka społeczna, bo to strasznie brzmi, ale taką definicję usłyszałem 30 lat temu, kiedy jeszcze to była epoka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zawieraliśmy związek małżeński z moją żoną. Pewna pani prowadziła tą całą ceremonię i właśnie taką definicję podała. No nie podoba mi się ona, chociaż na pewno jakoś tam socjologicznie wiele jest w niej prawdy. Dla mnie definicją rodziny jest więź. Więź pomiędzy ludźmi, których łączy coś wspólnego. Zakładamy, że miłość. Którzy mają wspólny cel. I może to była taka bardzo ogólna definicja. Oczywiście w ramach rodziny my musimy znaleźć różne podgrupy, dlatego że rodzina to jest przede wszystkim małżeństwo, związek pomiędzy kobietą i mężczyzną. Potem pojawiają się dzieci, a więc kolejne rodzaje więzi. Rodzina to również teściowie. Czy chcemy, również czy nie? Rodzeństwo żony, prawda, czy męża, a więc na pewno poruszamy się w coraz jakimś tam dziadkowie, w szerszym kręgu. Ale generalnie patrząc może na rodzinę jako związek dwojga ludzi plus dzieci, niewątpliwie jest to szczególny rodzaj więzi. A myślę, że w toku dalszej dyskusji będziemy sobie już mówili więcej o szczegółach. Mhm. Jak jeszcze inaczej moglibyśmy nazwać rodzinę? Może macie jakieś takie własne, nieformalne definicje? Marek podkreślił tutaj znaczenie tych więzi. Może na coś jeszcze warto zwrócić uwagę? Dla mnie rodzina, jeżeli nie myślimy tylko o małżeństwie, to jest grupa bardzo bliskich sobie osób, które razem spędzają czas, razem sobie pomagają. To niekoniecznie muszą być osoby czy grupa osób związanych ze sobą jakimiś więzami krwi. Przykładem może być, jak często i dosyć łatwo dzieci, spędzając czas z koleżankami mamy, zaczynają mówić na nie ciociu. I to tak fajnie pokazuje, że te dzieci już się na tyle komfortowo i blisko czują z tymi osobami, że nie mówią, że pani albo inaczej, tylko ciociu. I czasami w ten sposób tworzy się takie, powiedziałabym, może nie rodziny krwi, ale rodziny
duchowe czy emocjonalne. Mhm. No zaczynają się budować te więzi. Dokładnie. A do czego dzisiaj właściwie jest nam ta rodzina potrzebna? Bo wiele się o tym mówi, wiele się słyszy, szczególnie kiedy ktoś tam dorasta, prawda? I już jest ten wiek taki, który, czy jego rodzice, czy dziadkowie myślą, no teraz w twoim wieku to ja już to czy tamto, prawda, osiągnąłem, już poznałem twoją babcię czy mamę. Do czego dzisiaj te rodziny są nam potrzebne? Bo wydaje się, że chyba prościej jest żyć bez jakichś tam takich specjalnie zobowiązań, jako taki, powiedzmy, przysłowiowy singiel lub singielka, prowadzić swoje gospodarstwo domowe i nie być zobowiązany w żaden sposób. Więc do czego potrzebna nam jest rodzina? Ja jeszcze może tylko dodam, że do tych tutaj wypowiedzi, że rodzina to też jest pewne takie postanowienie i zobowiązanie. Chociaż czasami rzeczywiście rodzimy się w rodzinie, nie mamy na to wpływu, nie podejmujemy decyzji, że się urodzimy akurat w tej rodzinie. Chociaż aby już wytrwać, aby pozostać w tej rodzinie przez całe nasze życie, aby być częścią tej rodziny, to wiąże się z tym pewna decyzja z naszej strony. Musimy być wytrwali w tej decyzji. A do czego potrzebna jest rodzina? Myślę, że pewnie wiele tutaj możliwości jest. Jedną z takich, która mi przychodzi na myśl, to jest to, że rodzina jest nam potrzebna do tego, abyśmy uczyli się kochać, abyśmy uczyli się kochać drugiego człowieka, abyśmy potrafili zrozumieć też samych siebie, bo w rodzinie wiadomo, często wychodzi tak naprawdę jak nigdzie indziej, jakimi naprawdę jesteśmy. Czyli jest to, rodzina jest potrzebna do takiego rozwoju, do wzrostu, aby stawać się lepszym człowiekiem, takim, osiągać taką pełnię człowieczeństwa, można powiedzieć. Może jeszcze dodam bardzo prosto i egoistycznie. No, rodzina jest po to, żeby sobie nawzajem pomagać. Po co mi jest rodzina? No ja sobie już bez rodziny nie wyobrażam niemalże, bo jestem akurat 20 lat po ślubie, więc ja nawet nie pamiętam tych czasów przed, prawie. Rodzina to jest grupa ludzi, którzy akceptują mnie taką, jaka jestem, które jeżeli jest mi źle, to mnie pocieszą. Jeżeli no, potrzebuję tego, nie wiem, dotyku, przytulenia, to tam jest. Porozmawiać wtedy, kiedy potrzebuję. Pobyć samotnie, kiedy tego potrzebuję. Oczywiście wtedy, kiedy ta rodzina jest szczęśliwa i pewnie też będziemy o tym dyskutować, bo no, rodziny są różne. Ale dla mnie to jest oparcie. Oparcie, które też daje mi równowagę, która pozwala mi przejść przez to życie właśnie w sposób szczęśliwy. Zobaczcie, ile ciekawych właśnie takich wyrazów się pojawiło, nie? Pojawiły się te więzi, pojawiły się relacje, pojawiło się nawet słowo akceptacja. Czy nie wydaje wam się, że w takim razie gdzieś ta potrzeba właśnie spełniania tych, jeszcze nazwę je wyrazów, przeżywania ich w swoim życiu jest gdzieś w nas zapisana? Nie chciałbym, żeby to tak mistycznie zabrzmiało, ale że gdzieś człowiek odczuwa taką potrzebę tej bliskości? Tacy jesteśmy. Tak zostaliśmy stworzeni. Potrzebujemy drugich ludzi. Chociaż no, na pewno tutaj w naszych rozmowach przewija się to, czego my potrzebujemy, prawda? Może to tak trochę, przepraszam, zabrzmieć też egoistycznie, ale cytując, parafrazując słynną wypowiedź jednego z prezydentów Ameryki, że ty nie myśl o tym, co Ameryka zrobi dla ciebie, ale co ty zrobisz dla Ameryki. Myślę, że możemy to też przenieść na rodzinę, dlatego że bardzo często słyszę różne, czy czytam różne poradniki rodzinne, jak znaleźć dobrego męża, jak znaleźć dobrą żonę. No i oczywiście robimy sobie jakąś listę i odhaczamy, czy ta partnerka, czy partner przyszły spełniać będzie te wymogi. No myślę, że to jest taki podstawowy błąd. Ktoś kiedyś powiedział, ty nie szukaj dobrej żony czy dobrego męża, ty szukaj szczęśliwej żony, szczęśliwego męża. A to, co decyduje o tym, czy ona będzie szczęśliwa, zależy w tym momencie od ciebie. A zatem powiedziałbym, że życie w rodzinie to jest dawanie siebie tak naprawdę i zaspokajanie potrzeb drugiego człowieka. Dziękuję bardzo. Na chwilę spróbujemy się zatrzymać, dlatego że nasz program jest również interaktywny.
Więc chcemy teraz posłuchać, co dzieje się na czacie. Karolina, jakbym mógł ciebie poprosić, powiedz, jaką definicję rodziny znaleźli nasi użytkownicy. Może coś nowego, coś, o czym jeszcze tutaj nie powiedzieliśmy. I jak dyskusja na czacie? Dyskusja rozpoczęła się w zasadzie od pytania, jak można zdefiniować rodzinę. Zanim jeszcze zaczęliście o tym mówić, to już pojawiły się pytania, czy rodzina to są więzy krwi, czy też rodzina to jest bardziej jakaś więź metafizyczna. Pojawiła się też taka opinia, że o ile małżeństwo można zdefiniować jako związek mężczyzny i kobiety, to czy rodziną może być na przykład rodzina, gdzie są pary homoseksualne, tak? I kolejne pytania padają przez uczestników. W jaki sposób w takim razie zdefiniować, kiedy rozpoczyna się małżeństwo? Czy to jest po prostu ten akt zaświadczenia przed ludźmi, czy... No jest to już pierwszy stosunek seksualny. Także na razie w tym kierunku dyskusja się toczy, bardzo jest ożywiona. Myślę, że można gdzieś w jakimś momencie też na te pytania odpowiedzieć. Bardzo, bardzo trafne pytanie. Dziękujemy, Karolina. No myślę, że teraz możemy się nad już pewnymi odpowiedziami zastanowić. A ja zapraszam na przerwę z odrobiną dobrej muzyki.
Witamy po krótkiej przerwie i przejdziemy od razu do kolejnych wątków naszego dzisiejszego tematu. Szczęśliwej rodziny. Czy to jest w ogóle możliwe? Zanim zadam kolejne pytanie, udało mi się dotrzeć do takich informacji dotyczących tego, z jakich powodów najczęściej małżeństwa się rozpadają. No i gdzieś okazuje się, że małżeństwo zostało zawarte z niewłaściwych powodów, brak spójnego obrazu własnej tożsamości, zatracenie się w rolach, czyli jakby ta zaburzenie tej powiedzmy jakiejś równowagi, brak spójnej wizji życia, brak intymności, niespełnione oczekiwania, kwestie finansów, brak dotyku, gdzieś się pojawia również ten brak dotyku, brak wspólnych zainteresowań, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów. To jest bardzo ciekawe. Natomiast dotyczy to stricte akurat małżeństw. Ale jak to jest z rodzinami? Dlaczego rodziny się rozpadają? Co jest tym powodem, dla których te relacje w rodzinie no przestają się wzmacniać, a raczej się osłabiają? Według raportu GUS-u na pierwszym miejscu niezgodność charakterów jako przyczyna rozwodów. Na drugim miejscu zdrada któregoś ze współmałżonków. No oczywiście szereg innych czynników, które wymieniłeś przed chwilą. Ale powiem tak, to są oczywiście przyczyny często wymieniane. Natomiast według mnie na bazie swoich doświadczeń, które mam prowadząc różnego rodzaju poradnictwa rodzinne, indywidualne poradnictwa i kiedy po nitce do kłębka nieraz w rozmowach z takimi kryzysowymi małżeństwami bliskimi rozwodu, czy nawet po rozwodzie, kiedy dochodzimy do prawdziwej takiej przyczyny, to najczęściej pojawia się problem z komunikacją, czyli problem z porozumiewaniem się. Oczywiście bardzo często, kiedy coś się dzieje, partnerzy, małżonkowie, no właśnie biorą pod uwagę te czynniki, które wymieniłeś, niezgodność charakterów, pieniądze, finanse, teściowie czy coś takiego, ale tak naprawdę kiedy, tak jak powiedziałem, po nitce do kłębka dochodzimy do problemu, to okazuje się, że gdzieś tam w pewnym momencie, to jest proces stopniowy, zatracili taką umiejętność właściwego porozumiewania się, czyli rozmowy, słuchania, z empatią, takiego, można powiedzieć, spędzania ze sobą czasu, mówienia szczerze o swoich problemach. No, mówiliśmy, tak, o emocjach, wyrażaniu swoich emocji. I to jest taka, bym powiedział, praprzyczyna. Jeżeli upada to, jeżeli nie ma dobrej komunikacji, to potem oczywiście pojawia się cały splot okoliczności, które... Gdzie w zasadzie każda przyczyna jest dobra, żeby rozwiązać związek. Ja znam małżeństwa, które nawet w wyniku zdrady potrafiły się ze sobą pojednać, dlatego że zastosowały właściwe sposoby komunikacji. W przypadku ludzi wierzących zadziałało przebaczenie, prawda? Natomiast znam też takie pary, które potrafiły rozwieść się no, z byle powodów, z innego podejścia, nie wiem, do sprzątania, do sposobu sprzątania mieszkania. To już był powód.
Także przyczyna zawsze się znajdzie, ale myślę, że komunikacja jest takim podstawowym problemem. Ja jeszcze nie mam własnej rodziny, ale oczywiście mam rodziców, mam rodzeństwo i tak z doświadczenia zauważam, że często tym takim podstawowym problemem dla szczęśliwej rodziny jest, i to też wynika troszkę, widać to w dzisiejszym świecie, jako ludzie mamy takie konsumpcyjne nastawienie, czyli oczekujemy, że druga osoba uczyni nas szczęśliwymi. Jakby jest tutaj pewien problem, bo w tym momencie koncentrujemy się na sobie, co druga osoba może mi dać, co może mi zaoferować. Jeżeli ta osoba przestaje spełniać te oczekiwania, to wówczas jakby ta nasza relacja, stawiamy ją pod znakiem zapytania. Ona rzeczywiście nie działa, nie czuje się usatysfakcjonowany, ale kiedy na przykład spojrzymy na, i wierzę, że ten przykład jest nie tylko dla chrześcijan, ale wielu ludzi, którzy nie są chrześcijanami, uważają osobę Pana Jezusa za taki dobry przykład dobrego człowieka, to widzimy, że jego życie było nakierunkowane na to, aby służyć innym. On jakby całe jego życie było spełnianiem potrzeb innych ludzi i z tego on czerpał ogromną radość. A może podam taki przykład, to też dotyczy tego, czy rodzina to tylko więzi fizyczne. Miałem możliwość bycia w Afryce na takim wolontariacie medycznym, gdzie byłem tylko z osobami niezwiązanymi ze mną fizycznie, zupełnie niespokrewnionymi, też niezwiązanymi kulturowo ze mną, ale łączyły nas wspólne wartości. Mieliśmy wspólny cel, wspólne działania. Razem zajmowaliśmy się pacjentami, razem troszczyliśmy się o tych pacjentów. Mieliśmy wspólny cel i zadanie, które wykonywaliśmy. I przez ten krótki okres czasu naprawdę czułem się jak w takiej bardzo dobrej rodzinie. I to jest właśnie coś, czego często brakuje rodzinom. Właśnie wspólnego celu, wspólnego działania, wspólnego robienia czegoś wspólnie, razem. Ja może jeszcze dodam trochę takie może bardziej prozaiczne czy prostsze. Chociaż nie można powiedzieć, że powód do rozwodu jest prosty. Alkohol to z doświadczenia. No ja akurat pochodzę z rozbitej rodziny. Mój mąż też pochodzi z rozbitej rodziny. Źródłem był alkohol. Po alkoholu człowiek robi się agresywny, więc problemem też była agresja, była przemoc w rodzinie. W momencie, jak wchodzi alkohol i nadużywanie alkoholu, to już nie ma nawet sposobu, żeby się skomunikować, bo nawet jeżeli jedna osoba chce, to druga już nie potrafi, nawet jakby bardzo chciała, tym bardziej jeżeli już jest na tyle uzależniona od alkoholu, że to myślenie się już trochę wyłącza. Patrząc po moich znajomych, oczywiście kolejnym powodem jest zdrada i jeszcze kolejnym powodem jest po prostu strach. Ludzie boją się, nie mają do siebie zaufania i tutaj jeżeli nie mają pewnych zasad moralnych, jeżeli to są osoby, które no nie mają takich wzorców, chociażby właśnie w religii, wzorzec Boga, przykazań, zasad moralnych, to boją się, nie ufają drugiemu człowiekowi, boją się, że ich wykorzysta, boją, że zdradzi, boją, że oszukuje i tak dalej, i tak dalej. I same z tego strachu stawiają się w takiej pozycji obronnej i same próbują oszukiwać, wykorzystywać, być wyżej, po to, żeby nie być niżej. Nie ma tej równowagi, już nie mówiąc o gotowości do służenia, do ustąpienia, do przebaczenia. Ja bym tutaj może podzielił tą dyskusję na takie dwa jak gdyby wątki. My mówimy oczywiście, że kiedy mówimy o alkoholu, to może być narkomania, różne inne rzeczy, no to jednak trzeba powiedzieć, to już jest patologia, prawda? To, co mówiłem o komunikacji, to na bazie również tej dyskusji ulicznej mówię o małżeństwach, no nazwijmy to poprawnych, w których się coś tam psuje. Natomiast kiedy mamy do czynienia z patologiami, no to już czasami na starcie jest popełniany błąd, bo jeżeli w momencie, kiedy para ze sobą chodzi, kiedy zastanawiam się nad wyborem partnera i ja widzę, że on ma skłonności do alkoholu, to już jest jakaś taka lampka, która się powinna zapalić, czy w ogóle wchodzić w taki związek patologiczny. Oczywiście pewne rzeczy wychodzą dopiero po wielu latach, prawda? I to już jest zupełnie inna sprawa, ale myślę, że powinniśmy odróżnić patologie, o których pewnie sobie za chwilę jeszcze powiemy, dotkniemy pewnie i przemocy w rodzinie i różnych innych rzeczy,
Natomiast ja powiem, że najwięcej takich spotkań i terapii, które prowadzimy, mamy z małżeństwami, nazwę to tak dyplomatycznie, poprawnymi. Gdzie właściwie nic się nic takiego nie dzieje, a jednak jest jakiś problem. I dlatego mówię o komunikacji. Ale oczywiście to, co powiedziałaś, no, jest rzeczywiście trudne do rozwiązania. Chociaż znam też małżeństwa alkoholików, czy gdzie jedna osoba była alkoholikiem, gdzie oczywiście jeżeli jest dobra wola, jeżeli się poddaje terapii, jeżeli jest duże wsparcie ze strony rodziny, to można sobie i z tym poradzić. Ja bym może jeszcze tylko dodała do tej komunikacji, bo zrobiłam taki mały wywiad w rodzinie przed tym nagraniem. Czy uważasz, że jesteś w szczęśliwej rodzinie? Spytałam się moich najbliższych. I moje dziecko jedno powiedziało, to zależy. Ja mówię, no dobrze, to drugie łatwiejsze pytanie, czy dobrze się czujesz w tej rodzinie? Tak. Drugie też, czy jesteś w szczęśliwej rodzinie? A co to znaczy? Ale czy jest ci dobrze w tej rodzinie? Czy lubisz tu przebywać? Czy po prostu jest ci dobrze? Tak. A co byś chciał zrobić i co byś chciała zrobić, żeby ta rodzina była jeszcze bardziej szczęśliwa? Więcej czasu spędzać razem. I to taka prosta odpowiedź. Ciekawe. I ta komunikacja, pewnie te problemy z komunikacją mogą mieć źródło właśnie w tym... W braku czasu. Tak, nie mamy dla siebie czasu wystarczająco. Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy widzowie, a teraz przejdźmy do naszego czatu, przejdźmy do Karoliny. Karolina, jak dyskusja na czacie? Pewnie zeszliśmy już z tematu definicji rodziny. Zdecydowanie bardziej koncentrujemy się na definicji małżeństwa, tak? Czym jest małżeństwo, jakie są problemy w małżeństwie, tak? Kiedy zaczyna się zdrada? To jest bardzo też ciekawa dyskusja. Czy zdrada to jest akt fizyczny? Czy to zaczyna się już wcześniej, kiedy ludzie po prostu tracą ze sobą kontakt, tracą relacje ze sobą, poświęcają swój czas i uwagę innym osobom? I czy w takim wypadku też można ocenić, tak? Ponieważ nie mamy wglądu w czyjeś myśli, nie wiemy, co ludzie myślą. I czy można po prostu wtedy już powiedzieć, że człowiek tak naprawdę zdradził? Mhm. Ciekawe myśli. Dziękujemy bardzo, Karolina. No właśnie, pojawiło się to pojęcie jakby tej zdrady. Może spróbujmy króciutko sobie to gdzieś zdefiniować, tak powiem, ale gdzie ta zdrada się faktycznie zaczyna? Czy ona musi być fizyczna w tym znaczeniu takim cielesnym, czy jesteśmy zwolnieni od odpowiedzialności, gdy ona jest tylko w obrębie, powiedzmy, gdzieś tam naszych marzeń, pewnych wizji? Jak to jest? No to jest trudny temat, dlatego że pojęcie zdrady. No rozumiem, że mówimy tutaj w tym momencie o takiej klasycznej zdradzie, prawda? Fizycznej, chociaż padło pytanie, czy to może być niefizyczne. No może być. Oczywiście, że od czegoś z reguły, no rzadko się zdarzają takie sytuacje, że to następuje nagle. To bardzo często jest jakiś taki proces stopniowy. I powiedziałbym tak, może znowu przyczepię się tej swojej komunikacji i w ogóle spędzania czasu, to się wszystko ze sobą łączy, niewychodzenia naprzeciw potrzebom swojej partnerki, żony, nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, czyli może być pewien taki bagaż procesów, które się dzieją w małżeństwie, które ułatwiają zdradę. No dlatego, że jeżeli ja w domu nie jestem w stanie rozwiązywać konfliktów, jeżeli nie rozmawiamy ze sobą, jeżeli się często kłócimy, jeżeli w ogóle nie spędzamy czasu, nie ma tej nici porozumienia. No i nagle, nie wiem, no to jest taka klasyka, jadę do sanatorium, prawda, i pojawia się kobieta, która wreszcie mnie chce wysłuchać, prawda? No to jest sprawa bardzo prosta. Raczej rzadko dochodzi do takich klasycznych zdrad nagłych, zupełnie bez przyczyny. Jest to pewien proces. Ale powiem tak, oczywiście może zaczynać się ten proces zdrady wcześniej i może nie nazywamy nieraz tego zdradą, ale może dotyczyć również innych rzeczy. To może być cokolwiek, czemu poświęcam uwagę kosztem relacji, kosztem więzi.
zbyt długo spędzam czas przed komputerem, mam jakieś takie hobby, które mnie pochłania, prawda? Preferuję wyjście z kumplami na mecz niż na spacer z żoną. Wszelkie skrajności, które niszczą. Czyli w grę wchodzą znów te relacje, których równowaga jest absolutnie zaburzona. Dokładnie. Ja może taką śmiałą tezę tutaj postawię, że jeżeli małżeństwo jest naprawdę, ktoś tutaj użył takiego słowa, doskonałe, i jeżeli faktycznie te relacje się układają wspaniale, to zdrada jest niemożliwa, bo nie ma powodów do tej zdrady. Mhm. Jasne. Bardzo cenna myśl. Chciałbym, żebyśmy teraz znów spojrzeli nieco szerszym okiem na problemy, z jakimi mierzy się rodzina. I wiemy, że z poważnych problemów jednym z nich jest właśnie przemoc. Przemoc, która w takim pierwotnym znaczeniu każdemu z nas kojarzy się z tą przemocą fizyczną. Ale czy to jest jedyny sposób, kiedy ta przemoc może się objawiać? Kiedy możemy powiedzieć, że mamy do czynienia w rodzinie już z przemocą? Czy dopiero wtedy, kiedy, no nie wiem, jest jakaś awantura i jest jakaś wymiana ciosów? Czy już możemy pewne rzeczy zauważyć wcześniej? Mogą być różne formy przemocy, nie tylko fizyczna. Możemy mówić o przemocy emocjonalnej, o przemocy słownej. I w zasadzie w każdej sytuacji, kiedy osoba silniejsza w rodzinie z tytułu wieku albo pozycji wykorzystuje tą pozycję, aby narzucać jakieś siłą swoje przekonania, swoje poglądy, to już bez liczenia się ze zdaniem drugiej osoby, to wówczas wtedy możemy mówić już o jakiejś formie przemocy. Kiedyś bardzo spodobał mi się przykład pewnej rodziny, która ma taki zwyczaj, że codziennie wieczorem spotykają się na takiej naradzie rodzinnej. I każdy członek rodziny, począwszy od najmłodszego dziecka, aż do rodzica, ma prawo wypowiedzieć się na temat tego, co się wydarzyło w ciągu dnia, co sprawiło jej być może przykrość, czy ma jakieś uwagi na przykład, zastrzeżenia do kogokolwiek z rodziny. I była to taka wspólna narada, można powiedzieć. Bardzo, bardzo kreatywna, bardzo budująca, pomagająca zapobiegać różnym konfliktom, różnym rodzajom przemocy. Myślę, że jest to bardzo taki przykład godny do naśladowania. Ja bym jeszcze może dodała, bo narzucanie swojego zdania czy swoich poglądów w pewnym wieku rodzice muszą po prostu to robić do dzieci w pewnym wieku, bo jeżeli dzieci w wieku lat 2, 3, 4 miałyby za siebie same decydować, no to nie wiem, nie mając wzorców, to różnie mogłoby się to skończyć. Natomiast to jest tylko kwestia szacunku, czyli jeżeli traktujemy drugiego człowieka z szacunkiem, czy to jest dziecko, czy to jest starsza osoba, bo rodzina to też są dziadkowie, teściowie, tą całą rodzinę trzeba traktować z szacunkiem, a nie z góry, no to jest ta podstawa. I natomiast ja znowu niestety na swoim przykładzie chciałam pokazać, gdzie u mnie w domu, no niestety nie był to nieidealny dom. Mój tata był uzależniony od alkoholu, no i niestety była przemoc w rodzinie wobec mojej mamy. Natomiast ja miałam zawsze z tatem trochę lepsze więzi niż z mamą. A moja siostra z mamą, zwykle tak się w rodzinie układa. Natomiast moja mama przez wiele lat psychicznie wpływała na mnie i wpajała mi taką nienawiść do ojca, w związku z tym, że wręcz wypominając mi, jak ja w ogóle mogę go szanować czy kochać, widząc, co on robi jej. I faktycznie doprowadziła do tego, że był okres czasu, że ja obojgu nienawidziłam. Dosłownie nienawidziłam, czułam się strasznie w rodzinie. To byli moi najgorsi wrogowie. Natomiast tą krzywdę psychiczną, jaką właśnie robią rodzice swoim dzieciom, mając konflikt między sobą, a zrzucając to na dzieci, usiłując jakby wymóc te swoje poglądy i wpoić je w dzieci, to jest tragedia. To jest to właśnie przemoc psychiczna, którą bardzo często rodzice, którzy mają konflikt, którzy się rozwodzą, przenoszą na swoje dzieci. I wpajając tą nienawiść do drugiej osoby, podjudzając do tej drugiej osoby, właśnie dlatego, że ze sobą nie mogą rozmawiać, to jest ogromna, ogromna tragedia, która się dzieje, ogromna krzywda, którą
no niestety muszę to powiedzieć, niedojrzali dorośli ludzie robią swoim dzieciom. Czasami też może być tak zupełnie odwrotnie, to znaczy przemocą jest nie tylko wywieranie jakiegoś negatywnego wpływu na drugą osobę, ale brak wywierania pozytywnego. I na przykład często koncentrujemy się na negatywnych stronach drugiej osoby. Rzadko zdobywamy się, aby pochwalić drugą osobę, dostrzec coś dobrego i jakieś ciepłe słowo powiedzieć drugiej osobie z rodziny. I to też jest przemoc, bo na szczególnie dzieci na przykład, chociaż nie tylko, bardzo potrzebują takiego właśnie docenienia. Myślę, że to często zapominamy o tym. I to docenienie będzie pewnego rodzaju też taką formą akceptacji, o której sobie powiedzieliśmy wcześniej. To ciekawe, jak to wszystko jest ze sobą połączone. Pozostańmy z tymi myślami przy odrobinie dobrej muzyki. Witamy po przerwie. Karolina, a jak nasze dyskusje na czacie? Czy są jakieś myśli, którymi chciałabyś się z nami podzielić, które zostawili nasi widzowie? Jeden z uczestników poprosił o odniesienie się do pewnego stwierdzenia. Jesteś nikim, dopóki ktoś cię nie pokocha. Ciekawe pytanie. Czy jeszcze jakieś pojawiły się wypowiedzi, które warto byłoby
nam tutaj przekazać? Ogólnie cała dyskusja toczy się na temat bardziej małżeństwa i jedno z ostatnich pytań, jakie zostało zadane, to kiedy tak naprawdę zostaje zawarte małżeństwo? Czy to już pewnie się gdzieś tam powtórzyło, tak? Czy jest to ten akt błogosławieństwa? Czy tak naprawdę, kiedy ludzie już zaczynają współżyć, to już jest małżeństwo? Ponieważ w Biblii też była mowa o tym, że jeżeli dwie osoby się zeszły ze sobą, to potem musiały zawrzeć związek małżeński. I kiedy to tak naprawdę się, kiedy się tak naprawdę rozpoczyna i jakie są tak naprawdę ideały tego, w jaki sposób to powinno wyglądać. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, no to spróbujmy się odnieść do tego pierwszego jakby takiego pytania. Jesteśmy nikim, dopóki ktoś nas nie pokocha. Co byście na to powiedzieli? Ryzykowne. Tak. Znaczy jest w tym dużo racji, ale z drugiej strony może odwróciłbym to. No w ogóle mówienie komuś, że jesteś nikim, to jest już w ogóle takie założenie błędne. Ale jak już się trzymamy tej konwencji, to bym odwrócił to i jesteś nikim, jeżeli ty kogoś nie pokochasz, prawda? No, ciekawe. Dlatego, że no różnie się ludziom życie układa. Są ludzie, którzy mogą się czuć odrzuceni, ludzie, którym się nie powiodło. Właśnie ludzie z patologicznych rodzin, czy rodzin, które się... Gdzie byli źle traktowani po prostu z przemocą i mają obniżone poczucie wartości i to nieraz jest takie samo spełniające się proroctwo. Nie układa mi się, no i jakoś tak potem całe życie, nie wiem, nie znajduję partnera, więc nikt mnie nie kocha, więc jestem nikim. No nie, nie zgodziłbym się z czymś takim, to nie stanowi o wartości człowieka. Oczywiście jako chrześcijanin przyjmuję takie założenie, że wszyscy jesteśmy kochani, bo mamy Ojca w niebie, który przez swojego Syna, prawda, ofiarował go w ofierze, abyśmy mogli być zbawieni, abyśmy mogli żyć. Bóg jest miłością i to już jest dla mnie gwarancja budowania w ogóle swojego poczucia wartości, bo mam kogoś, kto mnie kocha i to jest sam Bóg. No ale oczywiście potrzebujemy ludzi i ja bym tak sprawy nie stawiał. Że to w ogóle brzmi niesamowicie tragicznie. Tak, tak. Nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle pomyśleć w ten sposób, że tylko dlatego, że ktoś mnie nie akceptuje, tak, to ja jestem nikim. Znaczy mamy niesamowicie nadal dużą presję społeczną. Co, nie masz jeszcze żony, nie masz jeszcze męża, a nie masz jeszcze potem dzieci? I tak jest, na zasadzie chyba coś jest z tobą nie tak. I faktycznie ta presja społeczna jest, natomiast no, tak jak powiedziałeś, Bóg kocha absolutnie każdego z nas. I nie dlatego, że jesteśmy perfekcyjni, tylko dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. I tak samo, jeżeli oczekujemy, że my mamy jakąś wartość, dopiero wtedy, jak ktoś nas zaakceptuje, to tak jakbyśmy oczekiwali, że ja muszę być tak doskonały, żeby być dobry dla kogoś. No to jest właśnie droga donikąd, natomiast tylko pokazuje, że ktoś po prostu jest no, nieszczęśliwy w życiu. Dziękuję. Słuchajcie, spróbujmy wrócić jeszcze na temat, na chwilkę do tematu tej przemocy w rodzinie, jak sobie z nią radzić? Jak sobie z nią radzić? No niestety najczęściej się ucieka. I to dobrze, jak się ma gdzie uciekać. Są na pewno instytucje, które są wyspecjalizowane w tym. No mam też akurat znajomych w środowisku policyjnym, więc wiem, jak to przeważnie jest. Kobiety, przeważnie żony, jeżeli są bite, maltretowane albo partnerki, boją się albo wręcz nie chcą. Znaczy nie wyobrażają sobie, co miałyby ze sobą zrobić, gdyby ten mąż, mężczyzna odszedł. Uważają, że no mają dzieci wspólne, to dla dobra dzieci. Natomiast najgorsza tragedia to jest być z drugim człowiekiem tam, gdzie jest przemoc i niby dla dzieci. To nie jest dla dobra dzieci. Więc ta ucieczka, oczywiście trzeba się do kogoś zwrócić o pomoc. Jeżeli ktoś krępuje się iść do instytucji, to nawet do najbliższych osób. Nie wstydzić się o tym mówić. No jeżeli ktoś ma najbliższą rodzinę, komu można zaufać, czasem to może być nawet przyjaciel, jeżeli nie rodzina. I gdzieś tam rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać, komunikować i czasami w sposób bardziej delikatny, w sposób bardziej stanowczy, ale otoczenie zareaguje i pomoże. Ale trzeba o tym mówić, a większość ludzi niestety nie mówi. Tak, zgadzam się z tym, że tutaj nie można milczeć. O ile jestem zwolennikiem i zawsze na różnego rodzaju terapiach, spotkaniach mówię, że wszelkie sprawy powinny być rozwiązywane w domu pomiędzy małżonkami, to zawsze mówię za wyjątkiem przemocy. Niestety w naszym kraju panuje tabu nadal co do tej kwestii. Są te rzeczy ukrywane.
na pewno znacie te statystyki, że rocznie ginie w małżeństwach 150 osób, najczęściej są to kobiety, czyli co drugi dzień statystycznie ginie w związku małżeńskim osoba w wyniku przemocy domowej. I o tym się jakoś za wiele nie no mówi. Właśnie, jest koncentracja, nie wiem, gdzieś tam na innych krajach i na islamistach, którzy zaczepiają kobiety, a nie mówi się, że w naszym chrześcijańskim kraju dzieje się to, co się dzieje. No i właśnie, tutaj dotykamy takiego trudnego tematu, ale niestety bardzo często winne są temu kościoły, którzy w imię, nie wiem, chrześcijaństwa i przebaczenia, ukrywania, w imię jeszcze jakiejś takiej tradycyjnej wykładni, że żona ma być poddana, podległa mężowi, no więc w imię jakiegoś zachowania związku i wyższego zachowania związku za wszelką cenę, no powinna po prostu nie mówić i znosić to w cierpieniu i może jej to tam nawet będzie trochę ironizuje zapisane w niebie jako zasługa, że cierpi, prawda? Nonsens. Oczywiście trzeba mówić, myślę, że w Polsce w tej chwili taką najskuteczniejszą i najciekawszym rodzajem pomocy jest niebieska linia. I są tam fachowcy, są psychologowie, którzy udzielają pomocy, którzy również współpracują z policją. Jeżeli mogę, to numer chciałbym podać, pewnie może tam się ukaże w naszym programie. 22 668 7000, to jest numer do niebieskiej linii. I tutaj nie ma żadnych pertraktacji. Oczywiście to jest temat bardzo szeroki, ja bardzo tutaj skrótowo mówię, bo takie mamy czasowe wymogi programu, ale na pewno tu trzeba współpracować z instytucjami zewnętrznymi i zdecydowanie opuścić taki dom. Ja wiem, że to jest trudne w Polsce, państwo nie ułatwia tego kobietom, ale generalnie no jest taka, jest prawna możliwość separacji, jest możliwość terapii, również pracy nad oprawcą, czy z oprawcą, ale tu nie ma żadnych pertraktacji i nie może być żadnej ugody, jeżeli dochodzi do przemocy. Jeszcze się często zapomina o drugim aspekcie i skutku, że pierwsze to jest, że kobieta faktycznie no, w tym najgorszym wypadku ginie. Z drugiej strony często kobieta bita przez wiele lat posuwa się do takiego kroku, że ona sama atakuje mężczyznę, tylko w związku z tym, że jest za słaba, żeby go pobić, no to bierze nóż czy cokolwiek. I to się kończy z kolei więzieniem dla kobiety. I wina, tak. Tak, i jest tak. Wina. No i niestety też miałam taki przypadek w rodzinie. Tak to się właśnie skończyło. No i to właśnie to jest taka eskalacja problemu, dlatego, że gdzieś na początku osoba pokrzywdzona właśnie miała wyrzuty sumienia, bo mąż, bo związek, bo dla dzieci. I na samym początku nie zaczęła działać, no żeby wyjść z tego. Słuchajcie, a gdybyśmy mieli skoncentrować się w tej chwili na tym, co pomaga jednak zachowywać dobre relacje, jakieś recepty na tą, no powiedzmy to, równowagę, dobrą równowagę emocji, akceptacji, więzi w rodzinie. No ja bym tutaj nawiązał do tego, co mówiła Karolina i do tych pytań naszych słuchaczy czy wypowiedzi. Bardzo często pokazujemy taki trójkąt małżeński, nazwijmy to, gdzie przy tych trzech bokach trójkąta czy wierzchołkach umieszczone są takie trzy słowa. Jedno to jest właśnie zobowiązanie, commitment, bo to oczywiście jest dosyć znane i powstały te terapie na Zachodzie. Czyli zobowiązanie, to jest też próba odpowiedzi na pytanie, co najpierw. Następnie namiętność, passion, czyli uczucie, ta sfera uczuciowa, również seksualna oczywiście z nią związana. No i najczęściej na górze tego wierzchołka jest umieszczana zażyłość, taka relacja, więź, angielskie intimacy. Te trzy rzeczy muszą występować w małżeństwie. To są takie trzy boki, które muszą się równoważyć. Jeżeli małżeństwo jest zbudowane na seksie, a najczęściej jest zbudowane, jeżeli się od seksu zaczyna. Czyli to właśnie pytanie, że związek jest taka teoria i nawet próbują niektórzy tutaj w to mieszać Biblię i Stary Testament, że zaczynało się od seksu i potem było małżeństwo. Nie, to nie tak było. Kiedy dochodziło do czegoś takiego, to oczywiście było takie prawo w Izraelu, że mężczyzna powinien pojąć kobietę w takim przypadku. Tak.
dlatego że chodziło w tamtych czasach o ochronę kobiety, która straciłaby reputację, gdyby pozostała w takim stanie sama. Natomiast normalnie odbywało się to jak najbardziej oficjalnie. To wprowadzanie do namiotu, to nie było tak, że spotyka się para w namiocie i się ze sobą kocha i zawierają małżeństwo, tylko to była cała uroczystość, której towarzyszyli rodzice, oficjalna, wszyscy o tym wiedzieli i tak dalej, i tak dalej. No ale wracając do współczesnych czasów, te trzy elementy muszą być i oczywiście teraz każde z tych ramion powinno być równolegle budowane. A więc tak podsumowując właściwie i jakieś rady, co buduje to szczęśliwe małżeństwo, co się składa na tą więź, to właściwie rzeczy, o których już tu powiedzieliśmy. Na pewno spędzanie ze sobą dużej ilości czasu, na pewno w ramach tego czasu rozmawianie ze sobą i to nie na zasadzie zrobiłaś zakupy, kupiłaś mleko, albo z dziećmi, co tam w szkole, dobrze, prawda, jakie oceny. Nie, rozmawianie ze sobą na poziomie emocji. Co czuję, jakie mam potrzeby, prawda, jakie mam problemy. Takie wartościowe rozmowy. Takie wartościowe rozmowy, słuchanie z empatią, umiejętność rozwiązywania konfliktów, wychodzenie naprzeciw swoim potrzebom. No, żeby wychodzić naprzeciw nim, to trzeba je po prostu znać. Żeby znać, trzeba rozmawiać. Nie stawianie zbyt wygórowanych oczekiwań. Raczej zastanawianie się nie co druga osoba wniesie w moje małżeństwo, w moje życie, ale co ja wniosę, prawda? No wiele, wiele można by tutaj jeszcze mówić, ale jeszcze powiedziałbym jeszcze o jednej takiej rzeczy, która też jest częścią komunikacji. Dla ludzi wierzących wspólna modlitwa. Prawda? Mm-hmm. To jest... No właśnie, chciałbym, tak, żebyśmy na to zwrócili uwagę, bo kilkokrotnie tutaj się pojawiło to pojęcie wiary. Nawet nasi respondenci w sądzie, którą słyszeliśmy, gdzieś zasugerowali tą wspólnotę ludzi podobnie myślących, wierzących, ale też gdzieś ten współczynnik wiary się pojawia. Jakie znaczenie ma wiara dla relacji w rodzinie i w ogóle dla rodziny? Czy możemy ją przełożyć na ten boczny tor, gdzie jest napisane to moja sprawa, czy jednak ma to jakieś takie duże znaczenie w naszych relacjach, no i tych małżeńskich najbliższych, no i później w relacjach z dziećmi? Myślę, że ma to bardzo duże znaczenie i kiedy nawet spojrzymy, bo tu też pojawiały się pytania na temat małżeństwa i wiemy, że są różne spojrzenia w tej kwestii i ja jako chrześcijanin często właśnie sięgam do tego biblijnego pochodzenia małżeństwa, czyli jak ono zostało ustanowione na początku. I widzimy, że dzisiaj panuje też takie pojęcie, że małżeństwo to pewien kontrakt, czyli pewne zobowiązanie. Jedna strona oferuje to, druga strona oferuje to. Jeżeli jedna strona zawiedzie, no to ja wychodzę z kontraktu. Ale jednak to biblijne spojrzenie jest nieco odmienne. Jest to nie kontrakt, tylko bardziej przymierze. Jest to pewne przymierze zawierane między ludźmi, polegające na tym, że jeżeli nawet jedna osoba w jakiś sposób zawiedzie, to druga osoba nie powinna powiedzieć koniec, daję sobie z tym spokój, ta osoba nie spełnia moich oczekiwań, tylko powinna wyjść naprzeciw i starać się odbudować tą relację, starać się oddać być może dobrym za złe czasami. I myślę, że to jest ta tajemnica, której często dzisiaj brakuje zrozumienia tego i dlatego tak wiele widzimy rozpadających się rodzin. Dlatego ten element wiary, myślę, że jest i wierzę, że doświadczenia tutaj, może nie moje, ale z was tutaj siedzących, którzy macie już też własne rodziny, zapewne to potwierdzają. To ja może jeszcze dodam, bo tak wśród osób wierzących albo deklarujących, że wierzą w Boga, też są rozwody. I są nieszczęśliwe rodziny, i są też przemoc w rodzinie. Dla mnie wiara zdecydowanie mi pomaga, ale nie dlatego, że ja wierzę w Boga i deklaruję, że jestem chrześcijanką, ale dlatego, że czytam w Biblii zasady zachowania. Tak bardzo prosto powiem. I ja jakby biorę z tego wzór, to jak powinnam się zachowywać, żebym i ja była szczęśliwa i żeby inni byli szczęśliwi. Bardzo praktycznie. Jestem bardzo impulsywną osobą i niestety moje dzieci to chyba wiedzą najlepiej i mój mąż, bo to się najczęściej objawia na najbliższych osobach. I kiedy w pewnym momencie już zaczęłam się modlić, żeby Bóg mi w tym pomógł, bo ja nie byłam w stanie sobie z tym pomóc, a widziałam, że unieszczęśliwiam najbliższe osoby.
Druga sprawa, cierpliwość. Nie, absolutnie nie należy do osób cierpliwych, szczególnie jak mam odrabiać lekcje z dziećmi albo coś robić. Z drugiej strony jestem bardzo uporządkowana, więc wszelkie opóźnienia w terminach strasznie mnie też irytują. I znowu to, że mam kogoś, kogo mogę poprosić o pomoc, a jednocześnie też chcę no, być jakąś taką jednostką dodatnią w tej naszej rodzinie, to to mi pomaga i to wydaje mi się jest czymś, co faktycznie praktycznie może nam pomóc. Ale czy to, trzeba to praktycznie wyżywać, trzeba się wzorować. Jeżeli bierzemy z Biblii wzory zachowań, jeżeli w trudnych chwilach i w tych pięknych też zwracamy się do Boga, to małżeństwo, no powiem w 100% szczerze mówię, jestem szczęśliwą żoną i szczęśliwą matką. Bardzo niesamolubnie powiem, że mam najwspanialsze dzieci na świecie, pewnie jak wiele matek powie, ale szczerze to myślę, i mam najwspanialszego męża na świecie, a jestem z kolei naprawdę fatalną żoną i fatalną matką. I Bóg mi to wszystko dał. No i może to tak zabrzmi dziwnie, ale tylko dzięki temu, biorąc pod uwagę jeszcze moje dzieciństwo, moją przeszłość, naprawdę bardzo małe były rokowania, żebym stworzyła szczęśliwą rodzinę i stworzyłam ją tylko dzięki Bogu. Ja chciałbym powiedzieć, iż można, że Biblia jest pełna takich wspaniałych rad, praktycznych rzeczy, które z żoną staramy się stosować. I jedną z nich jest taki tekst, który mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ci, którzy przychodzą na nasze seminaria, które razem z żoną prowadzimy, to wiedzą, że jesteśmy zupełnie innymi charakterami, zupełnie innymi osobowościami. I oczywiście też czasami to w życiu domowym wychodzi. Ale to jest właśnie niesamowite, że starając się stosować tę zasadę, nieraz tak było po jakiejś sprzeczce, kłótni, jakimś problemie, rzeczywiście staraliśmy się sprawę wyjaśnić, nieraz trwało to, nie wiem, do drugiej, trzeciej w nocy, a jeżeli się nie udawało wyjaśnić, to no zawsze jakoś tak jest, że któraś z osób proponuje modlitwę. I to jest niesamowite, kiedy nawet jeżeli nie jest to jeszcze załatwione, modlimy się wspólnie. To jest ta baza, ten mianownik. Taka baza, a to tak działa, że jeżeli się jedno za drugie modlimy się wspólnie, no to już w tym momencie jedna osoba nie widzi w drugiej wroga, tylko partnera. Kogoś, kogo przedkłada Bogu w modlitwie. I powiem wam, że to działa. Można spokojnie się z czystym sumieniem położyć, spać i okazuje się, że następny dzień jest zupełnie inny. Także to jest jedna z takich rad. Ja tylko króciutko chciałam dodać, że to, co też z Biblii się nauczyłam, to przepraszać. Tak. I to jest też niesamowite, jak uniosę się za bardzo, no głównie z dziećmi. Pójść, przeprosić dziecko, nie jesteś w stanie potem się denerwować. No, to jest ta pokora też trochę. Oczywiście zawsze trzeba troszeczkę czasu, żeby do tego dojrzeć, ale no, nie można pójść spać bez pogodzenia się. To jest reguła. A z mężem z kolei to wypracowaliśmy sobie jako praktyczna rada. Jeżeli się bardzo, bardzo zirytuje, no a zdarza mi się, to już też, i to wyjaśniam, komunikuję, nie podchodź do mnie teraz, daj mi godzinkę, dwie, niech ochłonę, ostygnę, niech te emocje opadną i dopiero wtedy możemy wrócić do rozmowy. Bo pod wpływem emocji wypowiada się takie słowa, których się potem żałuje. To, co przez ponad 20 lat małżeństwa nam się udało, nigdy w życiu, w naszym domu, nikt nikogo nie nazwał, nawet głupi. Nie ma czegoś takiego jak obrażanie się nawzajem. Szacunek to jest podstawa. To nie znaczy, że ja sobie czasem tego nie pomyślałam, ale nigdy w życiu na głos, w takich najgorszych momentach odchodzić na bok, pomodlić się i dopiero jak te emocje ustaną, wrócić i rozmawiać dalej. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym programie staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy szczęście w rodzinie jest możliwe. Wydaje się, że jest możliwe, że jest w zasięgu naszej ręki. Wymaga tylko odrobiny pracy, wymaga odrobiny pokory, wymaga pomocy nawet naszych bliskich, naszego środowiska, tych osób, które najbardziej kochamy, po to, aby ta rodzina mogła być w pełni
znaczenie tego słowa szczęśliwa. Doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Seria programów połączenia, to był 9 odcinek w tym roku, również się kończy, ale już teraz zapraszam Państwa na kolejne odcinki, które będą już w listopadzie, gdzie również w jednym z programów będziemy zastanawiali się na temat szczęścia, tym razem szczęścia w małżeństwie. Dziękuję naszym gościom, dziękuję Karolinie i dziękuję Wam, naszym drogim widzom, którzy jesteście z nami, oglądacie nas i już teraz zapraszamy na kolejne odcinki. Pozostańcie z nami, do zobaczenia. Helping Daily Living jest 13-częściową serią Fountain View Productions, stworzoną z myślą o dzieleniu się fundamentalnymi zasadami praktykowania chrześcijaństwa w codziennym życiu. To prosta droga, aby zapoznać z mocą Ewangelii Twoich przyjaciół, rodzinę czy współpracowników. Zdobądź te materiały dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie, bądź zamów je na naszej stronie internetowej.